Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Poseł. Prace badawczo-rozwojowe nad terapeutyczną, leczniczą, genetyczną szczepionką przeciwczerniakowi prowadzi Uniwersytet Medyczny w Poznaniu pod przewodnictwem pana profesora Andrzeja Mackiewicza i te prace prowadzone są już od 15 lat. Obecnie według danych przekazanych przez pana profesora Mackiewicza szczepionką leczonych jest 132 chorych. Wczesne badania objęły 450 chorych, obecnie jest tylko 132 chorych. Jeżeli chodzi o to, chciałbym zwrócić uwagę, że według pana profesora obecnie na rynku nie ma leku, który mógłby być stosowany u leczonych aktualnie chorych i podtrzymywałby ich obecny stan zdrowia. Dwa zarejestrowane w 2011 roku leki na czerniaka przeznaczone są dla chorych w innej fazie tejże choroby. Ale chciałbym zauważyć również, że wyżej wymieniona szczepionka genetyczna znajduje się w fazie badań klinicznych i nie jest jeszcze zarejestrowana w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. A obecne prawo nie dopuszcza podawania leku chorym, który nie jest zarejestrowany, oczywiście poza tą fazą badania klinicznego. Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, że zgodnie z prawem farmaceutycznym sponsorem badania klinicznego może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, odpowiedzialna za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego. Jeżeli chodzi o, w związku z powyższym, w myśl przytoczonego przepisu minister zdrowia jako centralny organ administracji publicznej nie może być sponsorem badania klinicznego. Chciałbym zwrócić uwagę, że jestem przekonany, że dalsze prowadzenie badań nad szczepionką przeciwko czerniakowi jest istotne z punktu widzenia zdrowia publicznego. Dlatego też w celu finansowania dalszych badań umożliwiają przepisy, które weszły w życie w 2010 roku, a które określają zasady finansowania nauki ze środków ustalonych na ten cel w budżecie państwa w części nauka, których dysponentem jest minister nauki i szkolnictwa wyższego. Publiczne środki są dystrybuowane w drodze procedur konkursowych przez dwie niezależne agencje, przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki. Wybór wykonawców ofert i realizacji zadań badawczych następuje w drodze konkursu i jest to jedyna droga, jaką można pozyskać ze środków finansowych na prowadzenie tych badań. To jest fakt, że pani poseł zwracała się i w interpelacji, i zwracała się bezpośrednio do pani wówczas minister zdrowia, pani marszałek Ewy Kopacz z tym problemem. Pani marszałek Kopacz zwróciła się również z pismem do pani minister Kudryckiej o spowodowanie, dlatego gdyż chodzi to, jeżeli chodzi o rok 2012, 1,5 miliona złotych na przekazanie. Dlatego też jedyną drogą, jaką tutaj mamy odpowiedź, jest przede wszystkim pozyskanie środków na prowadzenie badań poprzez uzyskanie środków z budżetu państwa w dziale nauka, zwanych środkami finansowymi na badania, którym dysponuje minister właściwy do spraw nauki. Dziękuję bardzo.